Dobiegł końca sezon w rozgrywkach Wielkopolskiej Ligi Juniorów Młodszych. Ja pamiętam naszą rozmowę z inauguracji. Obawiałeś się o ten sezon, o to, czy chłopcy podołają. Się okazało, że nie taki nie był straszny, a też trzeba powiedzieć, że zespół zrobił olbrzymi postęp. No tak jak pan redaktor mówi, no obawiałem się, bo co roku do juniora, w juniorze młodszym tworzymy jakby na nowo zespół. Zostaje część rocznika starszego, dochodzą młodsi chłopcy. No chłopcy stanęli na wysokości zadania. No, przejechali prawie 4000 kilometrów, zdobyli 53 punkty, także jeśli dobrze pamiętam, to jest drugi wynik punktowy po naszym takim wspaniałym roczniku 93. I porównywałem też tą grupę południową, czyli w tej grupie południowej, no byliby na pierwszym miejscu. Jeśli chodzi o tych chłopaków, oni teraz, no cóż, prawdopodobnie albo junior starszy w Polonii Kępno, no i właśnie teraz pytanie, czy Jacek Falszewski zostawia zespół i idzie z nowym do Wielkopolskiej Ligi, czy też po prostu poprowadzi tych chłopaków w lidze starszej? No jeszcze nie wiadomo, ale raczej z Marcinkami się nie chcę żegnać. No w tym roku będę miał 15 lat pracy i chciałbym do tego jubileuszu doczekać, a chłop no, życzę wszystkiego najlepszego, wszystkiego dobrego. Przede wszystkim, żeby grali w piłkę, a na jakim poziomie, no to czasy pokaże. No, Kuba Turowski próbuje do Górnika Zabrze, jest duża szansa, żeby się dostał. No, a większość, mam nadzieję, wzmocni tutaj drużynę czwartoligową Polonii. No, może na początek nie pierwszy zespół, będą zapleczem, będą juniorami, ale naprawdę jest kilku bardzo wartościowych zawodników, którzy jeśli będą chcieli dalej uprawiać tą piękną dyscyplinę sportu, na pewno będzie z nich dużo, dużo radości, dużo korzyści tutaj dla okolicznych zespołów. A jak któremu się powiedzie, no to bardzo byśmy się z tego cieszyli. Że teraz czeka pana budowanie zespołu kolejnego na Wielkopolską Ligę Juniorów Młodszych, ligę, która będzie niezwykle trudna, jeśli chodzi o przyszły sezon. No tak jak pan mówi, no to będzie najtrudniejsza liga w historii, bo liga, mówiliśmy, że liga 16-osobowa była mocniejsza od tej, co w tej chwili był podział na te dwie grupy, no na pewno była mocniejsza, ale w tej chwili, proszę zauważyć, zostaje tylko 8 zespołów całej Wielkopolski, czyli 8 najlepszych zespołów, czyli mamy Lecha i Wartę. No Lech to wiadomo, to drużyna, która co roku walczy o Mistrzostwo Polski, no a pozostałe zespoły to też bardzo mocne, bo Nielba Wągrowiec, Polonia Środa, Górnik Konin, no i tutaj z naszego regionu tylko jeden zespół, Ostrowia. No, warto zauważyć, że Jarota Jarocin, zespół z tradycjami w piłce młodzieżowej, no niestety nie utrzymał się w lidze wielkopolskiej. Także będziemy, przed nami bardzo, bardzo duże wyzwanie, no ale mam nadzieję, że chłopcy, którzy przychodzą od pana Bartka Steinera do mnie, sprostają temu zadaniu.